Jak się kończy ten event? Ok, jest możliwość wyklikania tego, co po... nie. Bo tu jest czas, to jest czas pokazany do wyłączenia eventu. Drop pewnie wyłączą dzień wcześniej. Plus masz jeszcze jeden dzień, żeby to wyklikać. Dlatego dzisiaj być może, chociaż nie wiem, zrobimy kolejne okejki, ostatnie w tym roku. Mam kurwa nadzieję. Ale nie wiem, czy psycha mi pozwoli, dajcie mi z godziny. No, powiem wam szczerze, jeżeli chodzi o TB-kę, jestem w szoku, kurwa, że odcinek już ma po 28 godzinach od wrzucenia 3800 wyświetleń. Ja myślałem, że będzie maksymalnie 1800 po dobie i to będzie max. Tu już mam 3,8, więc no, żre. To się nie jest sukces. Sukcesem będzie, jak będzie powyżej 5. To będzie sukces dla mnie. No bo tam są najlepsze rzeczy, jakieś teksty z dupy mówię. Więc wiadomo, nie, że lepiej to się ogląda. Zostało mi do wyekspienia 70%, a potem będziemy ekspi tylko i wyłącznie postacie pod... O, śled wężowy plus 15. Mało na potwory ma, 10% mniej. Ale bonusy 1,5. Cipsko lizać, patrzcie. Szycie, ludzie, diabły, siła. Ciekawe, ile zmian, jak to poszło. Ja bym dał wszystko za to, żeby mieć szycie, diabły i ludzie. Naprawdę. Ściąglenie w sumie. Nie ulepszałem ostrza, czekam na aukcje błyskawiczne. Jestem kurwa przygotowany. Kiedy jakaś kozak TV-ka? Nie wiem. Dobra, moi drodzy, jak już powiedziałem, dzisiaj ostatni dzień, okej. Znaczy ostatni dzień. Dla nas ostatni dzień, jeszcze dwa dni, ale raczej dla mnie ostatni. I postanowiłem, że dam wam szansę się wyżyć na mnie. Więc pewnie znowu będę streamował do rana. Ale mówię, dobra, no jak mam już tyle tych, to jak przynajmniej połowę wyklikam, to będzie sukces, nie? Zaczniemy, żeby było uczciwie. Zaczniemy tak. Srebrna, ok. Moim zdaniem uczciwie. Zajebiście, nie będzie koła, nie ma potrzeby. Macie szansę mi dopierdolić, żebym się do rana za grosze praktycznie i git. Zaraz też wylosujemy, jaka będzie początkowa kwota, jeżeli chodzi o robienie tego syfu. Na złoto najlepiej wpłacać? No może na początku tak, nie? 24 i 26. Okej. Dobra, Luxo, pizdo. Ile sekund ma się kręcić? Nie! O, dobrze, dawaj, dalej! 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 Czyli 20 srebrnych, 4 złote. Dobra, kurwa. Niech wam będzie. Więc tak, SF, tak jak tutaj jest napisane, co jedna złota, 50 groszy więcej. Więc to nie wychodzi 10, chyba że to policzyłeś. A raczej wątpię, żeby tak wyszło. To wychodzi 10 czy nie? Dobra, kurwa, niech będzie 10. Od serduszka, żebyś nie pił, że Jakub Cio to zły człowiek. No i dodajemy piątkę, kurwa, do okejek złotych. W ogóle widzieliście zajebiste letnie eventy, jak GameForge powiedział. Uwaga, oni powiedzieli... Genialne! Genialne letnie eventy, uwaga. Przepraszam, 2 dni gorączki Metin. 3 dni, bo 19, nie 2 dni, 19, 20, czyli 2 dni gorączki Metin. Tam mam tyle, no. Kupiłem i miałem jeszcze wcześniej do przypisania, to tyle mi wyszło. Wędkarskie puzzle przez, uwaga, 6 godzin. Szkaty blasku przez 6 godzin oraz nagonka na potwory w jednym dniu, gdzie możesz zdobyć, kurwa, Bashidosa za to i nic więcej. Moi drodzy, jak ktoś mi powie, że oni nie położyli żur na tą grę, to ja nie wiem, jaki większy dowód potrzebujecie, że oni mają tą grę w pizdzie po prostu. Nic się, kurwa, nie dzieje, nawet w Tibi się więcej dzieje. Bez kitu, nie? Jakbym miał te same wyświetlenia w Tibi, to pierdolę tego Metina w dupę. Ale z drugiej strony, Tibijczycy są tak samo popierdolone
nie jak Metinczycy, więc zamienię Luxona na Luxona z tylko że z Tibi, nie? Na Szejka kurwa z Metina na Szejka z Tibi. Każdy z was ma odpowiednika popieranego w Tibi. Nie ma. No to kurwa, jedziemy, no. Chciałbym jedną białą. Od dwóch dni ani jednej białej nie dostałem. Tylko zrobiłem na złomie oraz... No złomie kurwa w sumie. Złomie i tych odpałach, nie? Znaczy nie odpałach, tylko tych jedyitach. Będzie jaka złota, a czy dwie dostanę? U trzy! Uuu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 
Muszę jeszcze tombolę odpalić na szamanicy, tam też mogę mieć coś na sel. Ty kurwa panie, przeciwko topce serwerowej. Jak już coś jakiegoś linka dajesz, to dawaj pełnego do tematu na forum albo coś. Bo dałeś fajny link, jak koleś nagrał boty na rycerskie, rozumiecie? Kurwa, na Polandzie w M1 boty mają rycerski, kurwa. Ile bot musi biegać, żeby na psach bić rycerski? Pokażę wam to nagranie. No przepiękne, kurwa, no. Poland to najlepszy serwer. Jak ktoś powie, że jest inaczej, to ban na miejscu, kurwa. Patrzcie. Kurwa, i zobaczcie, ich jest na rycerskim, popierają. No patrzcie. Co to za jakość, potato? Patrzcie, ich jest. Wiecie, gdyby to były boty, boty, nie? No dobra, no nie zdążyli zbanować i tak dalej, ale oni muszą biegać chyba, no okejki, od tygodnia ponad. W ogóle, kurwa, jakim trzeba być idiotą, żeby pozwolić robić okejki od pierwszego levela? Czemu oni nie dadzą blokady, że, tak jak było zawsze od 30? Odkąd wprowadzili możliwość dropienia do EQ, co jest spoko moim zdaniem, żeby nie było, bo to działa też na autołowy, no kurwa, pozwolili od pierwszego levela dropić. Robić po prostu możliwość dropienia na eventach od biologa, od zębów orka na przykład. Albo nawet od biologa od 50 levela. I już praktycznie taki ban takiego bota boli, no bo ile musi napisać, żeby ten biologa zrobić, nie? U mnie są legalne boty, bo to jest serwer zamknięty. Tu są boty, ale legalne, czyli po prostu ludzie sobie mają na autołowach. Nie ma u mnie botów. Sprawdzałem już to, no zobacz. U mnie akurat wszystko jest normalne. Widzisz? Zabijam sobie prosto autołowy na pierwszym levelu i to jest legalne, no nie mogą ci tego zablokować. Nie ma botów. Tu na Polandzie jest tam od zajęcia botów. To jest po prostu stoi i sekunda strzela i tyle. Godzinę rycerski wbijasz na psach? Co ty pierdzisz? Typie, poczekajcie, pomogę im. I zostałem kurwa wyjebany. W ogóle ile mam kwiatków? O ja p***. Wow. Ale nie zbijesz parędziesiąt tysięcy mobów w 2 godziny. No kurwa. No jeżeli ty w to wierzysz, to nie wiem, sam powiem. Brak mi słów po prostu. Przecież dzisiaj masz maraton, chcesz mi dojebać, to okejki mi dojebaj. O, no i kurwa gites! 5 bonów, dziękuję. O, będzie jeszcze jeden symbol? Dawaj, dawaj. Ach, chuj w dupę, ale 2 pod koniec, więc spoko. Dobra, w sumie daj mi to za 39. Powinno zejść. No, powiem wam, 20 błąd dzisiaj zrobiłem. Szok, niedowierzanie. Ale widzę, że Lexa ostro jedzie z shortami. Z Turasa. SM-ki kurwa oddają. Rampampam, witam Cię, przychodzę do Was z przerabianiem oraz ulepszaniem naszego łuku do PvP. Miłego oglądania!
No jak dał taką szerokość obrazu, to nie miło mi się do niego ogląda. A więc... O, dobra. Poza tym łuk... Wierzę w ciebie, Bettinie. I te przeskoki. Jest! Wieniec, kurwa mi ta zbroja nie weszła, nie? Haha, fałku, bo on się wkurwa, patrzcie. Godzina 21, elegancko, boty sobie latają po mieście. Jezus, jeszcze jakiś bot. Katastrofa. Ja pierdaszę. Niezłe rzeczy się dzieją na tym polskim Metinie. Ja się pytam, gdzie jest administracja i co tu się dzieje? Czemu ja jestem z kucykami w zagrodzie? Przemysław V, Kubon, news tajenny. Game Force, ja się pytam, gdzie wy chłopaki jesteście, że takie cyrki można robić? Kurde, mistrzostwo świata, nie? Wiecie, co mi to przypomina? Scenę z Harry'ego Pottera z Zakonu Feniksa, jak tam tą dziewczynę po tym śniegu tak przeciągało. Jakie nawiązanie z dupy. Nie no, patrząc na to, jak ludzie spierdzą z Polanda na Polyfemosa, to nie dziwię się, jak połączą potem Polyfemosa z Polandem. Ale będzie śmiał wtedy z Sanka. Uciekł z kurwa, żeby mieć wolne spoty, a za chwilę i tak ci ludzie z Polanda będą u niego. No i potem powiem wam. Jakby tak zrobili. Zabał totalny. Czy mam lepszą postać niż Sanek? Tak. To już definitywnie. Więcej od niego mogę zrobić rzeczy, robię sungmę całą, ekspię bez wyjęcia całą noc, no nie wiem, no powiem ci w gildii, że tam pożyczają na zmianę, no to faktycznie to pewnie nie. Ale to już mówię, i w obronie jestem lepszy w ataku, więc... No ale to była kwestia czasu, no policzcie sobie, ile Sanek przepalił pieniędzy na tą pierwszą broń. Ile tam, kurwa, grosiwa poszło. I co mu to dało? No tłumaczyłem. Chłopie, weź se kup tą broń. Albo weź sobie byle jaką. Sobie ją rób, bo tanie ulepy macie na Polandzie. I siema, nie? Mój Rubin, ile jest wart? 1300 won. Do plus 15 będę miał 9 średnich więcej, 8 na potwory i 150 wartości ataku więcej. Kurwa, to tak jakbym teraz, moi drodzy, tą szarfę ściągnął. O, ja wam pokażę, ile mi, tyle właśnie, ile ta szarfa mi daje, tyle właśnie broń mi dała. Nawet broń mi da więcej, jak zetuję siłę lodu. Załóżmy, kurwa, że mam na maksa. Biłem po 60 ileś tam, nie? Ile raz biję? No, 3000 damage'a mi da broń. W te moby, a wychodzi 7000 prawie, podwójnie, no 7, czyli kolejne 7000 więcej będę bił w te moby. Więc to jest dużo, nie? Nie no, powiem wam szczerze, na pewno, jak znalazłem nowy content, na pewno kiedyś wejdzie, kiedyś, może. Wejdzie mapa, gdzie można będzie dropić ulepy z Alastra na mapie, to jak teraz się dropi do zbroi wężowej. Gameforge musi to zrobić, bo jak ludzie, więcej ludzi ma brać udział w kontencie na Joharze, skoro nikt nie ma broni nawet zrobionej. No sorry, ale damage jest potrzebny na Joharze. Z Zodiakiem nie wszystko możesz zrobić. I ile ludzi może mieć Zodiaka? 50 średnie na przykład, nie? No, nawet do questów. A czemu by nie mogli zrobić Alastra 5 razy dziennie za darmo, tak jak jest to z Serpent Dungeonem? 5 razy dziennie za darmo po zrobieniu questa możesz sobie wejść. Czemu kurwa by tego nie mogli zrobić? No powiedz mi. Czy nagle szkaty chodzą po milion? No nie! To są drogie w chuj, te szkaty. No wiesz, na tarcze ulepy masz na aukcji, nie? Tam grzyba Asmodeusza to się nazywa? Nienawidzisz. Tylko nie mów tego mi. Zapomniałem, że okejki są świetne. No, nie wiem. Szkoda mi tych talii, wiesz, zdałem sobie sprawę, plus łatwo możecie mi dojechać, że zarobię kasę, no muszę schować dumę do plecaka, kurwa, i łykać, kurwa,
nieprzyjemności jak dziwka. Chuj, że nieprzyjemnie, ale mam na Mercedesa. Nie zrobiłem. 5 albo 6 pięter ostatnio mi zostało. No, a powiem wam, że Tibilka nawet fajnie, nie? Fajnie taka odskocznia, mimo że grafika gówno nie nudzi aż tak, jak myślałem, nie? No wiadomo, największy minus jest taki, że nic nie rozumiem z tej gry. Po 3 kolory ostatnie, nie? O, złota! Będzie złota. Na pełnej kurwie wjeżdżam tu. No tak, ale patrz ile mam tych talii, no szkoda, to powiem ci, jak chcę przynajmniej połowę wyklikać, nie? Jak jeszcze przynajmniej zrobię te 300 przy tym, to spoko, nie? Bo tam mówił, że z kolegą, rozumiesz? Event trwa od początku lipca. Przyjmując, że 200, że 8 godzin to jest 200 srebrnych, plus załóżmy 60 zł, załóżmy. To ile godzin musieli poświęcić, jak tam było 12 tysięcy srebrnych i 1200 zł? Od początku lipca, nie? Na pewno, dzień w dzień po 10 godzin, jak mam w robocie jeździ. Jak jesteśmy w połowie miesiąca, nie? Więc na pewno, tak było, nie ściemniam. Nie mam jak ulepszać te aury, bo nie dropię na spocie, to po co mi się ta aury? Wiesz, ona kosztuje? Taka czysta? Powiem ci, koszt na silnika, żeby go wsadzić, to jest niewielki, porównując do szaty aury. Smutno mi. My to może Tibie odpalimy? Bo nawet dużo ludzi chce, żebym odpalił Tibie, kurwa ty. Gdyby tak ten odcinek zażarł, wiecie, że te clowni, jak wszedł do Metina, to miało paręset ludzi, bo nowa osoba w Metinie i nowicy już, to każdy chciał pomóc. Dlatego ja na ten sam sposób idę, nie? Tylko, że na Tibie. Czy to mi wypali, nie wiem. Zależy, czy algorytm podrzuci to Metinczykom. Tibijczykom. Nie, po prostu muszę poznać tą grę, dlaczego ludzie dalej w to grają. Tak jak Metina, no. Tibijczycy mówią, że Metin to gówno i cytuję, nawet nie wiedzieli, że w to gówno ktoś gra jeszcze. Tak samo my. Patrzę za Tibie, też mówimy gówno i też się dziwimy, czemu w to gówno ktoś gra. No ale taka sama społeczność jest i w Metinie, i w Tibi, tyle samo ludzi w Polsce gra. Nadal. Więc w taki sposób może obejdę mój limit kanału pod Metina i może odda przynajmniej jedna seria bez jakiegoś topowego MMO jak New World na przykład. Albo i nie, no zależy, zobaczymy po drugim odcinku. Ogień. Czekam na aukcję błyskawiczną. Co jest tu zapowiedziane? Ktoś wie? Jak nic, to jest szansa, że tu aukcje będą. Nie, szczeniaka. No to niestety. No musimy poczekać, kurwa, no. Trudno, widzowie. W tym tygodniu muszą dać, bo będzie 3 tygodnie bez eventu. Ja w to nie wierzę, że tak będzie. A mi się po prostu wydaje, i to jest moja teoria, takie same update'y wchodzą do wszystkich gier od WebZenu. Na każdą, kurwa, produkcję. Oni po prostu mają jeden system, wymyślają, potem tłumaczą to na różne języki, w sensie chodzi mi o silniki i tak dalej. C++, tam nie wiem, co na czym stoi. I potem oni wrzucają do każdej gry, tylko droblają inny. No stale czytam full story, nie pamiętam co do WebZena jest. Taka sama aktualizacja jak w Metinie, tylko z opóźnieniem. Więc nawet oni nie wymyślają zbytnio aktualizacji. Do każdej gry, kurwa, maszynowo to samo dają swoje. A jak wiesz, mało kto gra w dwie gry naraz, nie? To się nie skapnie. Tak by zabrak 10 punktów, nie? Nie chcę mi się, kurwa, ty. Nie, nie miałem cenę. Kiss my kurwa ass. Pierwszy tak złotą zdobędę. Powiem wam, psycha sitting w tym momencie. Sięgałaś, obiecałaś, oszukałaś i zdradziłaś. Idzie na pewno niebieska teraz.
Muszę śpiewać, bo mam taką depresję, że nie mogę. To będzie ta chwila, ten moment. Ja pierdolę, matka, złota karta! Czyżby kolejna złota? Matka, to ma zobacz! Uuuu, IQ 500! Moja zaskoń jest sima. Ale dużo Polaków gra. No są streamerzy na Twitchu, co mają po 800 widzów z Tibi. Więc mówię, nostalgia k***a działa. To samo od Metina, masz dużo ludzi, czy dużo gier lepszych, nie? I też ludzie w to grają, że to jest głupie. Ja w to gram, widzisz. Chodź ci w dupę. Czemu k***a te karty tak mi chujowo idą? Ja nie rozumiem. Tak perfidnie chujowo, już na starcie nie masz szansy, nie wiem. Czy zabezpieczenie, za dużo grasz, to się pierdol. Nie wiem, po prostu na początku zajebiście mi szło, ale algorytm to wykrył. I się zablokowało. No po prostu nic nie idzie mi. Nie wiem czemu. Tak nie, tak karty mi idą, które nie pasują w ogóle do siebie. No zobacz. Dziękuję, o, jeszcze 4. Nie, za darmo to robię, powiem ci. Ja to robię za darmo. Lubię sobie tak siedzieć, spocony jak świnia. To sprawia mi frajdę, wiesz? Mokry się staje przez to. Ja mam dosyć po prostu. To jest pierwszy raz, kiedy zastanawiam się faktycznie nad z tego streama, no ja nie wytrzymam. Czy mam takiego chyba nie farta dzisiaj? Na farcie. O kurwa. No ale teraz pewnie kolejna będzie za godzinę. Nie podniecajmy się. Ale czy dobrze policzyłem? Ostatnia złota. Ja pierdolę. Ciekawe, czy woda mi wystygnie, zanim wbije tą ostatnią. Będę chyba miał. Dobrze mówię? Pocałujcie mnie w dupę, widzowie, jebani. Żeby wam, kurwa, cygani zajebali wszystkie dywany, co macie w dołu.